Pomocy! Ratunku! Goni mnie straszny i wielki rekin! Ten rekin ma na pewno strasznie ostre zęby! Pomocy! Ratunku! Nie chcę zostać zjedzony! Nie chcę być czyimś obiadem! To nie może się tak skończyć. To wygląda, jakby to był jakiś horror. Zobaczcie! Chyba zaraz zostanę zjedzony. Ten rekin do mnie płynie. I już mnie ma. Trzyma mnie pod swoim wielkim ogonem, a ja nawet nie mogę się wydostać. Pomocy! Ratunku! Chyba zaraz się wydostanę. Ale o co chodzi? Czemu ten rekin mnie nie je? Dlaczego bawi się ze mną jakby wgonianego. Hej, o co ci chodzi? Kochani, widzieliście ten początek? Nasz mały bohater z Playdotown myśli, że goni go wielki rekin. Chyba sobie nie zdaje sprawy, że to jest miły, uroczy i słodziutki wieloryb. I nie musi się niczego bać. Wieloryby nie zjadają ludzi, a nasz bohater jest bezpieczny. To co? Może jakoś ozdobimy tego wieloryba? Zrobimy, żeby był jeszcze bardziej kolorowy i przyjazny i żeby nasz mały bohater się go już nie bał. Ten wieloryb jest z bardzo fajnego zestawu z ciastoliny Play-Doh, z takiej nowości, która do mnie trafiła. Jest bardzo uroczy i przyjazny i wcale nie ma ostrych zębów, tylko ma bardzo długi i ogromny ogon. I tak sobie pomyślałam, że ten wieloryb mógłby być kolorowy, więc zamiast niebieskiej, tryskającej wody z samej góry wieloryba, możemy sobie wybrać kształt tej wody, która będzie tryskać. Będzie to kolor żółty. Żeby żółta woda wytrysnęła, musimy podnieść naszego wieloryba i tutaj do środka włożyć ciastolinę Play-Doh. Dużo, dużo. Teraz ponownie zamykamy, a z góry będzie tryskać żółta woda. To dopiero dziwoląg z tego wieloryba, prawda? Jeszcze trochę. I teraz możemy ją rozłożyć na boki. Woda żółta. To z kolei tutaj na tych foremkach mamy taką małą rybkę. I ta rybka będzie w kolorze różowym. Myślę, że gdzieś głęboko, głęboko w oceanie, w tropikach, w ciepłych krajach na pewno pływają różowe rybki. A te rybki będą przyjaciółkami naszego wieloryba. Dwie rybki będą tutaj na górze wieloryba. Jedna będzie płynąć tutaj zaraz obok nosa, przykleję ją tutaj do tego żółtego elementu i z drugiej strony też, a czwarta rybka może usiądzie na ogonie. Ten wieloryb zaraz będzie wyglądał, jakby wyszedł z cyrku. Do tych małych rybek zrobię jeszcze niebieskiego kraba. Kraby są zazwyczaj w kolorze czerwonym. Niebieskiego kraba jeszcze nigdy nie widziałam, ale fajnie wygląda. Ma takie duże i długie, zapewne ostre szczypce. Moje kraby mają już oczy. To będą świetnie wyglądać właśnie tutaj na grzbiecie wieloryba, a drugi może tutaj z przodu. Rozgwiazda. Prześliczna gwiazdka, która nie jest z nieba, tylko jest głęboko z oceanu. Macie taką rozgwiazdę w domu? Często, gdy jesteśmy na wakacjach nad morzem albo gdzieś w ciepłych krajach, to właśnie kupujemy sobie takie rozgwiazdy na pamiątkę. Ja Wam powiem, że ja mam taką w domu. A moja rozgwiazda będzie biało-zielona. Wycinam teraz moją gwiazdkę, nadmiar ciastoliny ściągam. Rozgwiazda będzie naprawdę wyjątkowa, ponieważ będzie miała wielkie, ogromne oczy, którymi będzie spoglądać na Was oraz na naszego małego bohatera z Play-Doh Town.
Mam nadzieję, że on się jej nie przestraszy. I pod oczami szeroki, szeroki uśmiech. Od ucha do ucha, w zasadzie od ramienia do ramienia. Mam nadzieję, że nasz mały bohater z Play the Town nie przestraszy się tej przepięknej rozgwiazdy. Może postawię ją tutaj z boku, zaraz przy naszym słodkim i kolorowym wielorybku. Ostatnią rzeczą, jaką zrobię, która się musi spodobać lodziarzowi z Play the Town, który tak uciekał przed tym rekinem, który okazał się w końcu wielorybem, będą muszelki. Pierwsza muszelka będzie niebieska. Często takie muszelki można znaleźć na plaży, prawda? Gdy morze czy też ocean je wyrzucą na brzeg. A druga muszelka będzie różowa. Co prawda ja nie widziałam różowej ani niebieskiej muszelki, ale w świecie Play the Town wszystko jest możliwe. Teraz położę te muszelki tutaj pod ogonem. I kolorowy wieloryb od samego czubka głowy aż po czubek ogona jest już zrobiony. Wygląda naprawdę fantastycznie. Teraz tylko poczekajmy na reakcję tego chłopaka. A co to takiego? Co się stało z tym strasznym rekinem? Nie ma po nim ani śladu. Rozgwiazdy, rybki, krab. Ej, to wcale nie jest rekin, to jest wieloryb. A ten wieloryb jest teraz bardzo kolorowy. Jak ja mogłem tego wcześniej nie zauważyć? Myślałem, że zaatakują mnie wielkie, wielkie, ostre zęby. A tutaj taka piękna rozgwiazda. I faktycznie teraz, gdy tak się przyjrzę, to ten wieloryb nie ma zębów, ma za to przepiękne i duże oczy. Na szczęście nasz mały bohater z Play the Town już nie boi się tej wielkiej ryby. A wy byliście kiedyś w oceanarium? Widzieliście rekina, wieloryba, płaszczkę albo inne stworzonko wodne na żywo? To napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu, gdzie widzieliście takie wielkie ryby. A jeżeli spodobał Wam się ten zestaw z tym fajnym wielorybkiem, którego możecie ozdabiać, na którym możecie robić podwodny świat, to zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!